konsekwentnie od wielu już lat. Jak widać, dzisiaj to jest 72. spotkanie. Organizujemy otwarte spotkania w każdej dzielnicy Gdańska. One mają, zmienia się ich formuła. Teraz jesteśmy podzieleni tematycznie, także każdy zastępca prezydenta odpowiedzialny, czy to za sprawy społeczne, czy za inwestycje, czy za kwestie związane z mieszkaniami na przykład komunalnymi, jest w osobnym pokoju po to, żeby każdy z mieszkańców mógł ze swoją sprawą trafić do odpowiedniego zastępcy prezydenta i zespołu ludzi. Spotkania na pewno są ważne, bo kontakt władz miasta z mieszkańcami, powiem, to jest obowiązek władz miasta. My jako Rada Dzielnicy, czyli ten czynnik społeczny najbliżej mieszkańców, widzimy, ile jest problemów, które jest ciężko załatwić. Tutaj można się spotkać z urzędnikami, bardziej przyjazne miejsce i przede wszystkim z punktu widzenia Rady Dzielnicy. Chciałbym, żeby prawo, które tworzy miasto, było przestrzegane przez decydentów tego miasta. Przykład, planowanie przestrzenne. Rada Dzielnicy ma opiniować plany, a tych planów my nie wiemy, że nawet są nieraz. Dostajemy w mailach różne informacje, ale w ilości tych maili nie zawsze możemy znaleźć, który dotyczy naszego obszaru. A ja rozumiem, że skoro mamy wydać opinię, to powinniśmy być jednoznacznie zawiadomieni o danym planie. I jeżeli to będzie spełnione, będzie nam się wspólnie lepiej funkcjonowało. Spotkania w dzielnicach prezydenta i jego współpracowników traktuje niezwykle nas poważnie. Jest to taki sposób, aby urząd miasta niejako w swojej całości wyjechał do konkretnej dzielnicy i służył mieszkańcom tej dzielnicy przez te parę godzin. To jest taka też szansa, aby z jednej strony pokazać, co zrobiono wspólnie w danej dzielnicy, ale też co trzeba jeszcze zrobić, jakie są jeszcze sprawy niezałatwione. Rady dzielnic mogą, podobnie każdy obywatel, opiniować projekty planów zagospodarowania przestrzennego, które są wykonane. Chciałbym bardzo, aby właśnie Rady Dzielnic te projekty szczególnie opiniowały, by poświęcały temu czas. Nie ma najmniejszych problemów, aby na posiedzenie Rady Dzielnicy przyszli fachowcy z Biura Rozwoju Gdańska i odpowiadali na szereg szczegółowych pytań. Zależy nam, żeby Rady Dzielnicy w naszych dzielnicach, w naszym mieście, ich rola i znaczenie rosło.